Nagrywam. Łódzki Detal w Bibliotece Tuwim występuje w ilościach hurtowych, z czego się bardzo cieszymy, bo w czasie pandemii nie możemy się spotykać, nie możemy spacerować, nie możemy spotkać Marii na żywo, ale wykład na YouTubie też jest całkiem okej. O czym dzisiaj? Pomyślałam, że można pokazać trochę łódzkiej rzeźby i jej historii. W związku z tym, jak wszyscy wiedzą, ja mam ten temat głęboko w sercu i duże serce. W związku z tym stwierdziłam, że nie będzie to jeden wykład, a będą dwa wykłady, podczas których dokładnie opowiemy sobie wszystko, co można o łódzkiej rzeźbie, a przynajmniej przymierzymy się do opowieści o wszystkim, co można, bo oczywiście pewne wątki przemilczę, żeby był materiał na następne spotkania, na następne spacery, na następne książki. Muszę w ogóle powiedzieć, że przygotowujemy ze Stowarzyszeniem Nowa Kultura i Edukacja drugi tom, Tyle Piękna, w związku z tym już za chwilę do wykładu będzie można też dołączyć publikację. Już teraz ją bardzo serdecznie polecam, ma przepiękne fotografie, jest w zupełnie innej stylistyce niż ta poprzednia książka, ale myślę, że razem bardzo fajnie się uzupełniają. Tyle takiego wstępu, a teraz myślę, że przejdziemy sobie do prezentacji. Okej. I myślę, że teraz wszystko jest jak najlepiej. Więc po pierwsze, jak Państwo widzą, tytuł jest rozbudowany. Łódzka rzeźba, pomnik, monument w przestrzeni miasta. Dlaczego tak szeroko? Otóż dlatego, że oczywiście wszyscy mamy jakieś takie intuicyjne rozpoznanie, co oznacza rzeźba, co oznacza pomnik, co oznacza monument. Ale tak naprawdę, jak zaczynamy się zastanawiać, to no właśnie, czy na przykład architektura może być pomnikiem? No jak popatrzymy na Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, on niewątpliwie jest pomnikiem. I to myślę, że jego pomnikowy sens nie wyczerpuje się tylko w jednej emanacji, jak na przykład, bo tak można odczytać ten budynek jako pomnika dominacji radzieckiej w Polsce, ale myślę, że jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich budynków, więc jest też pomnikiem powojennej architektury, jest pomnikiem socrealu. Ma też na swoich elewacjach bardzo wiele różnych rzeźb, także sam sobie jest również kumulacją właśnie różnego typu monumentów. I to wszystko, to właśnie ta wielowarstwowość świata powoduje, że ja raczej rozluźniam te definicje, staram się nie domykać metodologicznie tego, co robię, bo wydaje mi się, że dużo ciekawych rzeczy można przeoczyć, jeżeli będziemy myśleć wąsko. Dlatego ja zachęcam do tego, żeby przymknąć trochę oko na taką czystą definicyjność i po prostu dać się ponieść. Jeżeli chodzi o strukturę tego wykładu, to pomyślałam, że zrobimy sobie właśnie taki wstęp do genealogii i typologii łódzkiej rzeźby. To brzmi strasznie ambitnie i ja od razu mówię, że wszystkie te ambicje na pewno nie zostaną zaspokojone, ale przymierzymy się do tego, żeby zobaczyć, jak wygląda kod genetyczny łódzkiej rzeźby i skąd on się wziął, jak ewoluował. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, ja zajmuję się tematem architektury i rzeźby łódzkiej odpowiednio od 6 i od 2 lat. Zajmuję się popularyzacją dziedzictwa, obecnie studiuję w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem mojej pracy jest humanizacja architektury, czyli krótko mówiąc wszystko to, co jest w niej niekonieczne. To samo w sobie jest bardzo ciekawą kategorią, ale dzisiaj nie będziemy się tym zajmować. Jak Państwo być może jeszcze pamiętają, ja mam na koncie około 80 spacerów przeprowadzonych w takiej otwartej formule dla wszystkich chętnych. Bardzo za tym tęsknię, bardzo, bardzo, bardzo mocno. I to w ogóle, to doświadczenie teraz, mimo że jestem wdzięczna, że Urząd Miasta Łodzi dofinansował ten wykład i że możemy się w ten sposób spotkać, ale on się w ogóle nie umywa do prawdziwego spaceru, więc trochę mnie serce boli, no ale wiedzą Państwo jak jest, no po prostu musimy z tym żyć, a na spacery na pewno jeszcze wrócimy. W międzyczasie ukazało się kilka książek, przy których miałam okazję pracować, część z nich jest jedna autorska, tak jak właśnie te dwa przewodniki.
Współtworzyłam grę Łowcy Detali, która w bibliotece Tuwim i we wszystkich filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi jest obecna. Przygotowujemy się obecnie do kolejnej edycji festiwalu Detalfest, która będzie w roku 2021. Nikt jeszcze nie wie, czy w wersji online, czy offline, więc tu jeszcze zobaczymy, ale warto wspomnieć, że to jest trzecia edycja. Poprzednia była w roku 2019, tutaj widzimy jej plakat. Impreza odbywa się w formule biennale, więc no właśnie co 2 lata. Zachęcam też Państwa, jeżeli słuchanie moich wypowiedzi jest dla Państwa ciekawe, do poszukania podcastów na stronie Radia Kapitał, ponieważ prowadzę taką autorską audycję Ornament nie zbrodnia i tam różne detalowe klimaty z Łodzi i nie tylko z Łodzi można usłyszeć. No i jeżeli chodzi o same łódzkie rzeźby, takim początkiem prac był folder i cały w ogóle blok związany z rzeźbami. Jedno i drugie istnieje do dzisiaj, więc jak wpiszą Państwo łódzkierzeźby.blogspot.com, to tam setka łódzkich rzeźb jest opisana. To nie są wszystkie, które znalazłam i przede wszystkim na blogu nie ma tego układu chronologicznego, w tym sensie ja nie tłumaczę czemu, co się zmienia w pejzażu łódzkiej rzeźby. Także myślę, że to jest fajna ściągawka, jeżeli zastanawiamy się, na co patrzymy, ale no właśnie, warto uzupełnić to o samą historię. Pojawił się też obecny w bibliotece Tuwim folder Łódzki Szlak Rzeźb, który pokazuje okolice wokół Placu Wolności i Rynku Staromiejskiego. No i książka, którą wspominałam już dzisiaj, czyli Tyle Piękna, nasza koprodukcja, która odbywa się pod egidą Stowarzyszenia Nowa Kultura i Edukacja. Za organizację projektu odpowiada Piotr Strzemieczny, za część kolaży i skład, oprawę graficzną Joanna Schumacher, zdjęcia zaś są autorstwa Anny Zagrodzkiej i to jest artbook. W związku z tym z jednej strony mamy artykuł na temat historii łódzkiej rzeźby, a z jakby głównym tematem książki są właśnie fotografie, artystyczne przetworzenie tego zjawiska łódzkiej rzeźby plenerowej. No i po tym wstępie przechodzimy już do właściwej części mojej wypowiedzi. No jak Państwo wiedzą, na każdym zebraniu jest tak, że ktoś musi zacząć pierwszy i często zaczynając opowiada historię od początku. To taka dosyć uświęcona tradycja. Więc na początku możemy się zastanowić, gdzie Łódź była jako miasto w XV wieku. I jak jej rozwój wyglądał i czym się różnił od rozwoju innych polskich miast, no właśnie, utworzonych na przykład ze sprawą Jagiełły, ale nie tylko Jagiełły, w wypadku Łodzi tylko. Ale jeżeli chodzi o ten pejzaż polskich miast, to Łódź mimo przyznania praw miejskich raczej nie osiąga wielkiego sukcesu cywilizacyjnego. Pod koniec XVIII wieku nawet zastanowiono się, czy nie odebrać jej praw miejskich, ale koniec końców Prusacy tego nie zrobili i Łódź trwała przy takiej populacji około 300-400 osobowej aż do wieku XIX. Czy my mamy z tego czasu jakąś ikonografię? No, niektórzy mogą przywołać zbiór rycin, który było nie było, jak widzimy tutaj na ekranie, prezentuje prastarą Łódź. No, otóż nic bardziej mylnego. Te ryciny powstały w latach 70. XX wieku za sprawą pana Kaczmarka i absolutnie nie mają nic wspólnego z tym, jak wyglądała Łódź. Oczywiście uwzględniają te opisy, które mamy. Oczywiście uwzględniają kilka bardzo nieskomplikowanych planów okolicy, którymi dysponujemy, ale nie zachowały się żadne świadectwa na przykład tego, jak wyglądał łódzki ratusz. Mamy dosłownie wzmianki, że był drewniany, że miał ozdobną wieżę, ale nic więcej. Nie wiemy, nie ma szkicu. Nie ma, już nie mówiąc o zdjęciu, bo to nie ta epoka, nie mogło być zdjęcia. Ale w każdym razie nie było takiej potrzeby, żeby uwieczniać Łódź w tych pierwszych 4 wiekach jej rozwoju.
One z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego tak naprawdę przyniosły bardzo niewiele, aż przykro, że tak niewiele. I być może to buduje też po części jakiś kompleks Łodzi jako miasta, ale trzeba przyznać, że jak już wzięliśmy się za nadrabianie, to poszło nam naprawdę dobrze. No i teraz można by się było zastanowić, skoro są te ryciny, to właściwie dlaczego one powstały akurat w latach 70. XX wieku? Co takiego się wydarzyło? Bo to jest cały cykl, którym zresztą towarzyszą też obrazy olejne. I jak Państwo widzą, wszystko jest tutaj zrobione tak, żeby wprowadzić, zbudować w nas wiarę, że to jest prawdziwe, że to naprawdę tak wyglądało. No i jak to wiadomo, przypadków nie ma. Jeżeli stawiam to pytanie, to pewnie mam jakiś pomysł na odpowiedź. W 71 roku odbywa się strajk włókniarek łódzkich. Pierwszy wygrany demokratyczny strajk, po którym władze muszą wycofać się ze swoich działań i rzeczywiście robią to. I skala i gwałtowność tych protestów rzeczywiście zaniepokoiły władze. I stwierdzono, że trzeba wymyślić coś, żeby uspokoić nastroje społeczne w Łodzi. No i w efekcie skierowano dość potężne strumienie środków z poziomu centralnego po to, żeby podnieść jakość życia w mieście, a także samą urodę Łodzi. Było to miasto na wiele sposobów zaniedbane, co wynikało również z tego, że II wojna światowa była dla nas łaskawa, więc nie było jakiejś takiej gwałtownej akcji odbudowy. Oczywiście były takie projekty jak na przykład całe Bałuty czy obszar Starego Miasta, ale to nie miało w sobie tej spektakularności, co na przykład w Warszawie czy później w Gdańsku. To nie ta skala. W związku z tym mamy jeden kontekst, ten strajk włókniarek łódzkich. Drugi kontekst, jeszcze ważniejszy, chociaż mocno powiązany, to 550. urodziny Łodzi w 73 roku, obchodzone bardzo hucznie. I rzeczywiście to był taki impuls, żeby w ogóle Łódź gdyby zaistniała na nowo w powszechnej świadomości, żeby właśnie zbudować ten kapitał symboliczny miasta. Równolegle pojawia się cały czas taka narracja na temat budowania pomnika Jagiełły, że my musimy budować pomnik Jagiełły, budować pomnik Jagiełły. To jest skandal, że miasto tej wielkości nie ma czegoś, co upamiętniłoby ten królewski rodowód. No i jak my już słyszymy o królewskim rodowodzie, to wiemy, że właśnie jest potrzeba dodania sobie trochę animuszu. I znowu kolejnym ogniwem tego procesu będzie utworzenie w 75 roku dzięki inicjatywie Antoniego Szrama Muzeum Miasta Łodzi. I to wszystko, jak Państwo widzą, wygenerowuje w latach 70. Taką potężną grawitację na Łódź, na budowanie, odkrywanie i ochronę jej historii. No i efektem tego wszystkiego są między innymi te ryciny, ale także duża część rzeźb. Ja dzisiaj w tej pierwszej części wykładu nie dojdę do lat 70., ale mam nadzieję, że będą Państwo oglądać i pierwszą, i drugą część, więc spotkamy się gdzieś na tyle, by Państwo mieli taką płynność tej narracji. Także tutaj na razie powściągnę swój język, żeby mieć co opowiadać o tych latach 70. na drugim wykładzie i wrócimy sobie do naszych refleksji o początku miasta. Trzeba dodać, że to jest taka rzecz, którą łatwo jest pominąć. We wsi Chojne, czyli nie na terenie Łodzi, i to jest istotna różnica, i dlatego dojdę dzisiaj do pewnych konkluzji, które mogą się wydać zaskakujące, ale nie na terenie Łodzi powstał pierwszy świecki pomnik w Polsce, o 10 lat wyprzedzający kolumnę Zygmunta. Chodzi o kolumnę sierocą, zwaną też kolumną Jasia. Tu ją mamy na zdjęciu z Międzywojnia. Najwcześniejsza data jego wykonania to jest 1917 rok. Wtedy pojawił się na przedpolu kolumny ten głaz upamiętniający Kościuszkę i Głowackiego. A sama kolumna, no właśnie, była o tyle lat wcześniejsza. Kolumnę wystawił Jan Mulinowicz. I historia jest taka.
Przez wieś hojny jechał kupiec krakowski Mulinowicz, który z okien powozu zauważył płaczącego przy drodze chłopca. Zapytał się, co się stało i usłyszał, że rodzice chłopca nie żyją, a rodzina, która zajęła ich dom, po prostu wyrzuciła go na bruk. No i wzruszony losem sieroty, Mulinowicz wziął po prostu chłopca ze sobą i adoptował. I co ciekawe, udało się dotrzeć do rejestru studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i rzeczywiście Jan Mulinowicz był studentem, ukończył tę uczelnię, potem był bogatym krakowskim kupcem i wraca do wsi Chojny po to, żeby wystawić swoim rodzicom i Bogu pomnik w podzięce za to, co zrobili. Ulica Kolumny bierze swoją nazwę właśnie od tego monumentu. Mulinowicz przekazuje też znaczne datki na wyposażenie kościoła w najbliższym sąsiedztwie. Mówi się też, że nazwa Stawy Jana pochodzi właśnie od Mulinowicza. Więc jak Państwo widzą, zasłużona postać dla Hojen, a po ich włączeniu do Łodzi, to już XX wiek, również dla całego miasta. Więc dochodzimy do progu drugich narodzin naszej pięknej Łodzi. Drugich narodzin, czyli tego momentu, w którym Łódź z sennej, tak naprawdę wiejskiej osady zmienia się nie do poznania. Zmienia się za sprawą Rembielińskiego i innych decydentów rządu Królestwa Polskiego, którzy postanowili wyłonić grono osad przemysłowych, które mają być takimi lokomotywami gospodarki Królestwa Polskiego. W tę liczbę włączona jest duża ilość miast z okolicy, nie tylko Łódź, ale akurat w Łodzi ten sukces chyba jest najbardziej spektakularny, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku to widać. W każdym razie przygotowano się do tego projektu bardzo oświeceniowo. Wytyczono nowe miasto, nowy układ działek. Stworzono projekty domów, które można było otrzymać po prostu za darmo. Często także z budulcem na wzniesienie tego obiektu. Był cały system ulg podatkowych, pożyczek, darowizn. Cały jak gdyby aparat nastawiony na to, żeby ściągnąć tutaj możliwie wielu rzemieślników. I to się świetnie udało. Sęk w tym, że w tej przestrzeni nie było za bardzo myślenia o czymkolwiek, co nie będzie utylitarne. Więc kiedy mamy place Łodzi, takie jak Rynek Nowego Miasta, które Państwo tutaj oglądają, to on pełni nie tylko rolę miejskiego placu, ale również targowiska. W związku z tym musi być po pierwsze możliwie puste, a po drugie musi być przejezdne. No bo wszelkiego rodzaju instalacje czy właśnie monumenty umieszczone na płycie placu no, psują nam jego przejezdność. Poza tym jesteśmy w mieście, które zaczyna dosyć jednorodnie, czy też zaczyna jako dosyć jednolite etnicznie, ale to się szybko zmienia. W związku z tym im dalej w XIX wiek, tym bardziej mamy taki problem, że właściwie co mamy upamiętniać w polskim mieście pod zaborem rosyjskim, w którym większość kapitału mają Niemcy albo Żydzi, a Rosjanie są tylko tak naprawdę kilkuprocentowym dodatkiem urzędniczym, jeżeli nie liczymy oczywiście stacjonującego tu wojska. Więc historia jest problematyczna. To, co się udaje, to udaje się powiązać w Łodzi architekturę z właśnie zjawiskiem pomnika czy monumentu. O co mi chodzi? Gdy popatrzą Państwo na to zdjęcie, to widzimy tutaj dwa obiekty. Kościół przeznaczony dla ewangelików, czyli od razu obliczony na przyjezdnych, i ratusz. Dwa budynki, które podkreślają nam ulicę Piotrkowską o wyregulowanym przebiegu, troszkę krótszą niż sam trakt Piotrkowski. I co jest istotne, że te budynki są pomnikami tego momentu w historii Łodzi, kiedy miasto rodzi się po raz drugi. Obecnie po przebudowaniu kościołu został już nam tylko ratusz. I to jest jeden z absolutnie najcenniejszych budynków naszego miasta.
właśnie dlatego, że pełni rolę takiego pomnika tego początku ery industrialnej. I to myślenie, że architektura przenosi na siebie ciężar upamiętniania, jest bardzo charakterystyczne dla Łodzi. Co jeszcze warto dostrzec na tym zdjęciu, to latarnię rewerberową, którą mamy z prawej strony. Widzimy taki delikatny odblask rewerberu, czyli właśnie tego lusterka, które z wypolerowanej blachy, które odbija płomień lampy, w tym wypadku jeszcze olejowej. To wynalazek, który przyjechał do nas z Francji, chociaż jest, był tam używany znacznie, znacznie wcześniej niż u nas. I takie latarnie rewerberowe to właśnie były jedne z najpierwszych, jakie zaświeciły w Łodzi, właśnie w tej Łodzi industrialnej. Więc podsumowując, na etapie wytyczania właśnie tych kamieni milowych rozwoju Łodzi przemysłowej nie ma w ogóle miejsca, głównie na mapie mentalnej, żeby pojawił się jakiś pomnik czy rzeźba. To miasto nie jest po to. Tutaj kolejne ujęcie budynków już z bliska i widzą Państwo nawet w tym dosyć, nie chcę powiedzieć, że nudnym, ale jednak jednorodnym otoczeniu architektonicznym, że te dwa budynki naprawdę się wyróżniały i naprawdę były traktowane na trochę innych prawach. Widzimy też, co istotne, na pierwszym planie, no taki sielski obrazek, w którym widzimy, że tak naprawdę dzieje się wszystko. Mamy wóz drabiniasty z końmi, mamy jakiś powóz, jakąś kolasę, mamy dzieci, psy, kobiety w chustach. To jest cały czas, toczy się życie i to nie jest wysokie życie pasujące do tej architektury klasycystycznej. To jest zwykły miejski targowy plac, gdzie po prostu się żyje. Także ta kwestia reprezentacji jest przesunięta zdecydowanie na tą tkankę, powiedziałabym, nieożywioną, na architekturę. No właśnie, następna sprawa to właściwie kto mógł tworzyć w tym czasie rzeźby dla Łodzi, bo nie licząc tego, czy my mieliśmy przestrzeń taką mentalną na to, czy nie, no to pytanie jak z kadrami wykonawczymi. Takim symbolem zmiany, która dokonała się w Łodzi, jest na pewno ten nagrobek Michała Wyszyńskiego, czyli właściciela Huty Szkła z Żabieńca. To jest najstarszy zachowany łódzki nagrobek z 1822 roku. Nową historię Łodzi liczymy od 1823, więc to jest taki moment, kiedy no właśnie, ten pomnik powstaje na styku dwóch epok. I co widzimy? Widzimy dużo motywów zaczerpniętych z architektury. Mamy takie charakterystyczne, przypominające gzyms, opracowanie pośrodku pomnika. Mamy ornament cekinowy i widzimy, że te elementy przychodzą rzeźbiarzowi z łatwością. Za to w chwili, kiedy schodzimy do postaci, tutaj jest pewien problem. To jakoś nie wygląda tak bardzo, nie chcę powiedzieć, że dobrze, ale jednak widzimy, że wysiłek wkładany jest większy. Na froncie nagrobka widać herb Trzywda. Jeżeli chodzi o herby w Łodzi, to jest w ogóle ciekawe, że w sumie mamy dwa budynki, na których one występują, oba zresztą należące do Heinzla, barona Hohenfelda. Na nagrobkach rzecz wygląda trochę inaczej, ale po prostu tak dla Państwa informacji podaję, że to jest właśnie Trzywdar i widzimy, że akurat jeżeli chodzi o kucie herbów, to nie sprawiło absolutnie żadnego problemu, jest bardzo precyzyjnie wykonany. Mówię o tym i pokazuję to akurat w tym momencie tego wystąpienia nagrobek Wyszyńskiego, żeby podkreślić, że jeżeli w ogóle ktoś mógłby wykonywać w Łodzi rzeźbę, to mógłby to być kamieniarz, właśnie twórca nagrobków. No bo któż inny? No moglibyśmy jeszcze teoretycznie powiedzieć cieśla czy snycerz, no ale ilość rzeźb wykonanych z drewna nie jest jakoś przesadnie duża, gdy wyjmiemy z tego zbioru kapliczki, więc to w mniejszym stopniu. Sztukatorzy pewnie trochę też, ale sztukatorzy zwykle trzymają się jednak powierzchni ściany, rzadko idą w stronę realizacji pełnoplastycznych, chyba że mówimy o rzeźbie architektonicznej, ale to znowu w związku z budynkiem,
Więc myślę, że takim dla nas najpewniejszym tropem wykonawczym są właśnie kamieniarze. Nie zmienia to jednak faktu, że minie jeszcze sporo czasu, zanim zaczniemy mówić o łódzkiej rzeźbie. I co bym chciała jeszcze Państwu powiedzieć o Łodzi, co jest dla mnie bardzo istotne, to to, że ja myślę trochę o naszym mieście jako o takim współdzielonym mieście prywatnym. I o co w tym chodzi? Jak się Państwo domyślają, Łódź rozwijała się pod zaborami. W związku z tym duża część nadwyżki podatkowej szła bezpośrednio do kasy carskiej. Zwłaszcza podejście prezydenta Pieńkowskiego, który przez wiele lat, wiele dziesiąt lat zarządzał Łodzią, było właśnie takie drenujące, takie kolonialne. No więc w chwili, kiedy na przykład szukamy środków na skanalizowanie Łodzi, to ostatnie, o czym myślimy, to kasa carska. W chwili, kiedy Lindley siada do opracowywania dokumentu, który ma właśnie pomóc zarządzać Łodzią od tej strony takiej wodociągowej, to równolegle przygotowywana jest broszura do najbogatszych Łodzian zachęcających właśnie tę łódzką plutokrację do sfinansowania budowy. I jak sobie pomyślimy, to tak, większość szkół z fundacji fabrykanckiej albo stowarzyszeń fabrykanckich, ewentualnie z jakąś domieszką środków społecznych. Szpitale, to samo, kapitał fabrykancki. Większość budynków użyteczności publicznej, znowu, stowarzyszenia kapitałowe albo fabrykanci, cerkiew, fabrykanci. Nie wiem, budynek towarzystwa kredytowego, to samo. Cały czas poruszamy się w obrębie miasta tworzonego tak naprawdę za prywatne pieniądze, ale jednocześnie właśnie współdzielonego przez wszystkich mieszkańców. W związku z tym, mimo że hasło miasta prywatnego kojarzy się głównie z fundacjami magnackimi i z dużo wcześniejszą epoką, to jednak wydaje mi się, że Łódź może się w ten model wpisać właśnie na takich specyficznych prawach. Tutaj przytaczam jeszcze takie dwa fakty, które według mnie wzmacniają wymowę tego, co mówię, czyli że jeżeli chodzi o fundacje władz carskich, to do I wojny światowej mamy w sumie, no tutaj trzy budynki, o jednym jeszcze Państwu powiem, więzienie, to przy ulicy Długiej, czyli Gdańskiej, Pocztę Główną przy ulicy Tuwima i jeszcze Bank Państwa w obecnej Alei Kościuszki, to jest 1907 rok. Więc tak naprawdę widzimy, jak niewielka jest skala tych inwestycji. I co jest jeszcze istotne? W chwili, kiedy w 1900 roku jest prowadzony spis ludności, wychodzi, że Łódź ma 314 tysięcy mieszkańców, oczywiście z groszami, w tym jest 9, w przestrzeni miasta jest 9 placów o charakterze targowym i 4 parki publiczne. No czyli porównując z dzisiejszą wielkością Łodzi, to mielibyśmy 8 parków na terenie całego miasta i 16 placy targowych, 18, malutko. Zwłaszcza niepokojące są te parki. I podaję te liczby, dlatego żeby Państwo wiedzieli, że mimo że to współdzielone miasto prywatne, to jednak nadal ten duch utylitaryzmu unosi się nad Łodzią. Unosi się dlatego, że jest po co postawić szpital, jest po co postawić szkołę, chcemy się modlić, więc chcemy kościołów, ale jeżeli chodzi o te pomniki, to właściwie po co nam, skoro pomnikiem naszej fortuny, przedsiębiorczości będą budynki. I tak naprawdę po co nam coś więcej? To znowu jest bardzo, bardzo charakterystyczne dla naszego miasta. Przy tak małym udziale parków w ogólnej przestrzeni, mówimy oczywiście o parkach dostępnych dla wszystkich, nie o ogrodach fabrykanckich, no znowu to ta przestrzeń na ekspozycję rzeźby jest maluteńka, właśnie w tych czterech miejscach, z których najbardziej znane, czyli Park Źródliska, tak naprawdę za wiele pod względem rzeźb, czy w ogóle małej architektury nie oferuje. No ale nie uprzedzajmy faktu. Tak jak mówiłam, fabrykanci mieli swoje monumenty w postaci fabryk jeszcze z charakterystycznymi wieżami. I proszę popatrzeć, że ta wieża, ten komin fabryczny,
to on działa na prawach pomnika. Go widać z odległości. Łodzianie wiedzą mniej więcej, czy on jest. Oczywiście w chwili, kiedy jest nad łodzią dymi 1000 kominów, czyli na przełomie XIX i XX wieku, to już aż tak rozpoznawalne te kominy nie są. Ale przecież nie oszukujmy się, że ten pierwszy łódzki komin, właśnie gejerowski, znowu, on był pomnikiem sukcesu gospodarczego Gejera, bez wątpienia. Tu prezentuję Państwu taką rycinę, na której widać jeszcze taki belweder charakterystyczny na dachu budynku. Go już nie ma, nie zdecydowano się na odtworzenie, a myślę, że byłaby to fajna rzecz. On oczywiście pełnił tylko taką funkcję widokową, był swego rodzaju dekoracją architektoniczną, ale dostarczał też wrażeń po prostu spatrzenia na pejzaż miasta ścielący się u stóp. Przykładem takich właśnie pomników fabrykanckich są też wszelkiego rodzaju rezydencje. Tutaj akurat pokazuję Państwu istniejący do dzisiaj pałac Heinzla, czyli właśnie jeden z tych budynków, gdzie znajduje się jego herb. Drugim będzie mauzoleum, zresztą zaprojektowane przez tego samego architekta, Schwechtena, architekta berlińskiego. Więc no właśnie, warto pamiętać, że Heinz się bardzo wyróżniał na tle innych fabrykantów na różne sposoby, ale też właśnie tą swoją herbowością, szlachetstwem, które kupił. Prezentuję też z tych rzeczy, które z tych rezydencji, o których warto wspomnieć, zaplecze, czy też fasadę podwójnego pałacu braci Steinertów widoczną od strony ogrodów. Tu nam się pokazuje też rzeźba w ogrodzie, na środku jakiejś sadzawki. Być może jest to element fontanny. Do tego jeszcze dzisiaj wrócimy. A to teren, który za chwilę stanie się jednym z łódzkich parków. Patrzymy na obecne trzecie liceum ogólnokształcące i przylegający do niego pusty plac. Pusty plac, który był targowiskiem dla świń, gdzie kupowano po prostu targiem świńskim, targiem trzody chlewnej. I w chwili, kiedy zaczęto zabudowywać okolice, to jednak uciążliwość sąsiedztwa świń była znaczna. W związku z tym stwierdzono, że okej, jesteśmy już na tym poziomie rozwoju cywilizacyjnego, że przerzucimy sobie ten targ świński w inną część miasta, a tu utworzymy no właśnie czwarty park publiczny Łodzi, czyli park Sienkiewicza, wtedy zwany Mikołajewskim albo Świętokrzyskim od pobliskiego kościoła Świętego Krzyża. Pomnikiem, swego rodzaju pomnikiem ceratu może być nasza łódzka cerkiew. Często spotyka się na terenie zaboru rosyjskiego cerkwie przy głównych dworcach w miastach. I skąd to się wzięło? Rosjanie celowo budowali te charakterystyczne budynki właśnie w pobliżu węzłów kolejowych, dlatego że podróżny wysiadający z pociągu od razu, patrząc na te kopuły, wiedział, na terenie jakiego dominium kulturowego się znajduje. Wiedział, że jest po prostu w kolonii rosyjskiej. I no właśnie, i przez to można traktować ten budynek jako taki, no właśnie, pomnik władzy zaborczej. Co jest jeszcze ciekawego w tej świątyni, to, że w 1880 roku były dwa zamachy na cara Aleksandra. Oba nieudane. I w podzięce za ocalenie życia władcy, łódzcy fabrykanci złożyli się właśnie, żeby budować taką cerkiew dziękczynną, żeby Bóg zachował cara. Do projektowania i budowy zaproszono Hilarego Majewskiego. Wybór być może nieprzypadkowy, dlatego że wiele poszlak wskazuje na to, że Hilary Majewski był agentem carskim i po prostu na zlecenie władz rosyjskich obserwował różnego typu budowy na terenie Europy. On miał trwający wiele lat stypendium, takie właśnie dla wybitnego studenta, które pozwalało mu objeżdżać rozmaite budynki użyteczności publicznej w krajach Rosji i Europy. No i być może studiował po prostu dla
dla własnej wiedzy, ale prawdopodobnie też dzielił się po prostu rozwiązaniami inżynieryjnymi, które obejrzał z carskim aparatem władzy. A kolejna sprawa to to, że tak troszkę na złość, że ledwieśmy się wzięli za fundację tego dziękczynnego kościoła, jak cara za siódmym razem w 81 roku zabito. Więc widocznie nie życzyliśmy mu chyba aż tak dobrze. Gdy mówimy o pomnikach carskich, to najdziwniejsze jest to, że Łódź ich nie miała w takim klasycznym rozumieniu. Klasycznym rozumieniu, jakie widzimy tutaj na pocztówce z Częstochowy. Pomnik cara miał nawet opoczną, więc to, że w Łodzi się nie pojawił, jest tajemnicze i dziwne. Pomnik cara wyzwoliciela był stworzony kilka lat po jego śmierci. Rzekomo ze składek chłopów w podzięce za uwłaszczenie. To uwłaszczenie chłopów, zniesienie pańszczyzny, było w ogóle ważną kartą symboliczną. I dochodziło nawet do tego, że na miejscu pomników cara stawiano na przykład pomniki kościuszki, podkreślając to, że w insurekcji, podczas insurekcji on postulował również właśnie zniesienie pańszczyzny, uwolnienie chłopa, przywrócenie mu jak gdyby pełnej swobody samostanowienia. Było to znacznie wcześniej niż zniesienie niewoli chłopskiej przez cara, no ale na etapie kościuszki to było raczej takie proklamowane, znaczy przynajmniej zapowiadane, obiecywane, dostrzegane jako problem, a car rzeczywiście doprowadził do konkretnych rozwiązań. Dwie postaci, które są związane z Łodzią, które pracowały przy tym częstochowskim pomniku, to Hilary Majewski, architekt i projektant, oraz Władysław Wagner, który wróci nam jeszcze dzisiaj w tej opowieści co najmniej dwukrotnie. Jeden z najzdolniejszych polskich odlewników i tytan pracy. Więc podsumowując, gdy myślimy o XIX wieku w Łodzi, to rzeźba architektoniczna. Takiej plenerowej, no ja uważam, że nie było, ale można się ze mną kłócić i ja zaraz nawet dostarczę Państwu argumentów do kłócenia się ze mną. Pokazuję dwa bardzo charakterystyczne obiekty, czyli konia z lecznicy pod koniem i rzeźbę na dachu Pałacu Izraela Poznańskiego. No właśnie, i co jest tutaj ciekawego? Jeżeli chodzi o konia z lecznicy, to jak część z Państwa wie z moich wycieczek, ten koń, którego widzimy dzisiaj na budynku, jest kopią zainstalowaną w 2005 roku, a oryginalne zwierzę stoi na parkingu lecznicy w Krzakach i czeka po prostu na lepsze czasy i na konserwację. Ponieważ ze względu na zły stan techniczny, no bano się, że jednak nie wytrzyma ekspozycji na dachu i zleci. No jak się Państwo domyślają, to taki koń może zabić, więc można odwiedzać ten adres szukając nie jednego, a dwóch koni. O Pałacu Poznańskiego zaraz opowiemy sobie więcej, ale pierwsza rzecz, na którą chciałam zwrócić Państwa uwagę, to przemieszanie motywów mitologicznych i takich werystycznych na elewacji. O co chodzi, zaraz powiem więcej. Chciałabym jednak, żebyśmy przeszli przez tę rzeźbę architektoniczną możliwie od początku. Według mnie pierwszym takim obiektem, gdzie możemy mówić o rzeźbie architektonicznej, jest Kościół Świętego Krzyża, którego budowa trwała stosunkowo długo. No właśnie, i powstała świątynia z rzeźbami czterech apostołów i z charakterystyczną figurą Chrystusa na ogrodzeniu. I tak jak rzeźby na budynku zachowały się do dzisiaj, tak ten Chrystus na ogrodzeniu już nie istnieje. Trudno mi powiedzieć, kiedy został zdjęty i co się z nim stało. Tutaj cały czas poszukiwania trwają. Kolejny budynek to Villa Herbsta. Czy jesteśmy już w żywiole architektury świeckiej i mieszkaniowej, rezydencjonalnej. I ten pomnik w niszy przedstawia, jak Państwo widzą, przątka. Ona trzyma przy piersiach kądziel, z której będzie wysnuwać nić. I od przy
lewej nodze postaci, czyli z naszej prawej strony, widać kowadło. Muszą Państwo zaufać przy tym kadrze, że to jest kowadło, albo podejść sobie na Księży Młyn i sprawdzić samemu, które symbolizuje generalnie przemysł. I to, co jest charakterystyczne dla tej rzeźby, to, że postać kobiety ubrana jest w szaty antyczne. No nikt mi nie powie, że w 1877 roku tak się ktokolwiek stroił do pracy w fabryce. Albo nawet jeżeli tkał w domu, to tak wygląda. No nie. Nie jest to strój XIX-wiecznej przodki, ale w tym momencie w sztuce obowiązuje jeszcze właśnie stosowanie się z tego kostiumu antycznego po to, żeby przydać trochę właśnie godności, prestiżu, takiego odrzeć z codziennej rzeczywistości, żeby jakoś uwznioślić tę postać i jej pracę. Kolejnym budynkiem na osi czasu będzie Dom Towarzystwa Kredytowego. Przykład takiej neorenesansowej architektury, jak Państwo wiedzą, akurat neorenesans nie jest moim ulubionym stylem, więc przepraszam za to wyschnięcie, które się tutaj wyrwało, bo oczywiście jest to świetna architektura. I chciałam zwrócić uwagę na to, że pojawiły się tutaj rzeźby, które symbolizują pewne ważne dla twórców towarzystwa cnoty, takie jak roztropność, przedsiębiorczość, handel. I tutaj mamy akurat zestaw takich pojedynczych rzeźb umieszczonych ponad szczytem budynku, ale dla Łodzi dużo bardziej charakterystyczne są jednak grupy rzeźbiarskie. I grupę rzeźbiarską, modę na nią rozpoczyna wspomniany już wielokrotnie Juliusz Heinz, który w 1982 roku kończy budowę, no właśnie, pałacu, który mogą Państwo rozpoznać po tej grupie rzeźb zaprezentowanej na kalendarzu tekstylnym tkalni Jedwabiu Brokat. Bardzo fajnie to wygląda, bo mamy w tle Plac Wolności, mamy ratusz, mamy kościół i pomnik Tadeusza Kościuszki i zasygnalizowany ten budynek Heinzla właśnie tymi rzeźbami. Rzeźbami, które istnieją do dzisiaj. Niestety nie udało mi się rozszyfrować sygnatury twórczej, którą tutaj widzimy. To jest bardzo rzadka sprawa, że coś takiego się zachowało, więc bardzo mnie to cieszy, no ale tak jak mówię, nie byłam w stanie niestety zdeszyfrować, połączyć z jakąkolwiek pracownią, która mogłaby nam powiedzieć, co to, kto to. W każdym razie, jeżeli chodzi o identyfikację postaci, nie jest ona trudna. Stoi Wolność, która błogosławi siedzące u jej stóp handel po lewej stronie i przemysł po prawej. Tu znowu widzimy charakterystyczny dla przodek atrybut, czyli właśnie tą kądziel, z której się wysnuwa nić. Z drugiej strony zaś widać koło zębate, które jest traktowane jako symbol przemysłu jako takiego, przemysłu maszynowego. Z drugiej strony siedzi handel, który trzyma w jednej ręce kaduceusz, czyli laskę oplecioną przez węże z charakterystycznymi dla samej postaci Hermesa, czyli boga handlu, charakterystycznymi skrzydłami. Druga ręka postaci spoczywa na kotwicy i baryłce. Można powiązać je z handlem morskim, rzecznym, który rzeczywiście był w XIX wieku istotny. Pamiętajmy, że kolej dopiero w pewnym momencie włączyła się, jakby, może nie tyle włączyła, co pojawiła się w przestrzeni miasta. Wcześniej dominował transport mieszany, czyli właśnie rzeczno-konny. Tak przyjechała do Łodzi pierwsza maszyna parowa. Najpierw statkiem z Antwerpii, później w górę rzeki w naszą stronę, a następnie ostatnie kilometry już przejechała na wozie zaprzężonym w konie. Więc stąd ta kotwica. I to rozwiązanie u Heinzla bardzo się spodobało i pociągnęło za sobą licznych naśladowców. Najciekawszym wydaje mi się Ludwik Meyer, który rozpoczyna budowę swojej willi rok później i umieszcza tutaj trzy takie grupy rzeźbiarskie. Z jednej strony mamy powtórzenie tego motywu heinzlowskiego z drobnym wariantem. Zamiast pustych rąk wolności, takich właśnie otwartych w geście błogosławieństwa, tu postać trzyma róg obfitości.
więc odsyła raczej do tego, do efektu, efektu pracy, efektu wytwórstwa i handlu. Pozostałe postaci są właściwie niezmienione. Widzimy też na dużym zdjęciu w prawym dolnym rogu grupę chłopców na furcie, czy właściwie na takim murowanej oprawie furty prowadzącej do ogrodów fabrykanckich. Dużo drobnych chłopięcych postaci. To rozwiązanie z kolei wróci nam jeszcze w ogrodach Pałacu Poznańskiego. Jednak te trzy postaci na dachu to nie jest jedyna grupa, która tutaj występuje. Mamy drugą, chyba ciekawszą. Flankują ją gryfy z tarczami, a siedzi postać kobieca, która trzyma jakiś zwój lub księgę. W jej szaty wtula się postać chłopca, chyba zasłuchanego w to, co mówi. Z drugiej strony siedzi postać potrącająca struny liry czy jakiegoś innego instrumentu strunowego. W tle zaś u stóp pierwszego z chłopców widać postać Sfinksa. Więc domyślamy się, że cała ta grupa rzeźbiarska odsyła do świata wiedzy, może wiedzy tajemnej, do sztuki, do doskonalenia umiejętności. Przykład w Łodzi nie mający właściwie konkurencji. Nie znam drugiej takiej rzeźby. Kolejna sprawa to Grand Hotel. Po sąsiedzku z lokalizacją przed chwilą oglądano. I chciałam Państwu pokazać ten budynek właśnie sprzed tej charakteryzującej, widocznej w dzisiejszym kształcie tego budynku przebudowy, którą za kilka lat przejdzie. I pokazać te rzeźby, które są nad wejściem. Jesteśmy w mieście kominów, jesteśmy w mieście fabrycznym, więc nie powinno nas dziwić, że pierwsza z tych postaci trzyma w ręku regulator Watta, element maszyny parowej służący do regulowania ciśnienia w kotle maszyny parowej, symbolizujący w ogóle całą erę pary i właśnie te działania związane z przemysłem. Zdjęcie nie pozwala na spostrzeżenie atrybutów pozostałych postaci, ale domyślamy się, że to jest w podobnym duchu utrzymane, czyli znowu sztafasz antyczny, atrybut służący rozpoznaniu postaci. Na co chciałam zwrócić uwagę, to że na pierwszym planie widzimy piękną, kutą latarnię na pochwycie. Domyślamy się, że gazową i prawdopodobnie było tak, że z każdego z tych prętów tworzącego jakby płatki kwiatu wysuwał się język ognia, tworząc taką dekorację, taką powiedziałabym przodka neonu. No i proszę Państwa, porzucamy teraz gwałtownie sztafasz antyczny na rzecz czegoś bardziej prawdziwego. Jak Państwo wiedzą, Pałac Poznańskiego powstawał w kilku etapach i myślę, że rzeźby, które pokazuję, są już dwudziestowieczne, 1900-1903, tak bym obstawiała. I co jest bardzo ciekawe, że to jest pierwszy budynek w Łodzi i jeszcze proszę zauważyć, rezydencja fabrykancka, na którym przedstawiono robotnika takim, jakim on jest naprawdę. Czyli boso, w wysokich spodniach, bez koszuli, bo przecież w fabrykach było niezwykle gorąco. Z belami płótna, które zostały wytkane u stóp, rozwijające ten pierwszy z wierzchu. Ta dumna postać, to zapatrzenie w dal, to wszystko pokazuje nam, że już nie musimy sięgać właśnie po te szaty antyczne, żeby było pięknie, żeby było godnie. Już sam świat pracy staje się dla nas atrakcyjny. Nie zmienia to jednak faktu, że towarzyszy tej postaci robotnika również cała gromada postaci antycznych. Tutaj mamy znowu handel, poznajemy po kotwicy. Jeżeli chodzi o omówienie tych postaci i w ogóle detali z Pałacu Poznańskiego, to polecam Państwu film na YouTubie właśnie Muzeum Miasta Łodzi.
w którym przyglądamy się i szukamy odpowiedzi na to, co poszczególne postaci z dachu i z wnętrz pałacu oznaczają. Absolutnie nie jest tak, że ja dzisiaj Państwu powiem o wszystkich, ale zasygnalizuję pewne wątki, a po więcej zapraszam na YouTube'a Muzeum Miasta Łodzi. Ok, więc mamy handel, mamy znowu przemysł, tym razem z młotem, też bardzo charakterystyczny atrybut dla tej postaci. No i jak mowa o młocie, to mamy jeszcze kowala. I pokazuję Państwu ujęcie z tej strony, tutaj dobrze widać samą postać ubraną w fartuch nałożony na gołe ciało. Ma kapelusz chroniący, czy czapkę chroniącą włosy i stoi na tle kowadła, opierając o nim młot. I co jest istotne, ponieważ wszystkie właściwie te rzeźby, które pokazywałam oprócz konia, powstawały w zaprawie. To nie są rzeźby kamienne, więc bardzo trudno byłoby oddać te łańcuchy oplatające kowadło. Więc zastąpiono zaprawowe łańcuchy prawdziwymi łańcuchami, które są tylko pomalowane tak, żeby pasować do reszty rzeźby. Także taki drobiażdżek, a myślę, że jednak w jakiś sposób ciekawy, zwłaszcza, że trudno dostrzec to z poziomu parteru, a tutaj miałam okazję pochodzić po rusztowaniach, po dachach, więc informacje z pierwszej ręki. Kolejna sprawa to kościół na placu kościelnym. Jak Państwo wiedzą, mieliśmy takie trzy wielkie budowy, czyli synagoga ufundowana przez Poznańskiego na ulicy Spacerowej, czyli dzisiaj róg Alei Kościuszki i Zielonej. Potem kościół ewangelicki przy Placu Wolności, też rynku Nowego Miasta i ten właśnie katolicki kościół z Placu Kościelnego. Bardzo ładna neogotycka architektura. Nas interesują jednakowoż akcenty rzeźbiarskie. One są tutaj w niewielkiej ilości. Mamy metaloplastykę w postaci żygaczy, które zdobią szczyty wież. Ale jak Państwo widzą, dzisiaj ich nie ma. Zostały zdjęte jako podobno zbyt pogańskie jak na świątynię i zostały zdjęte w latach 90. XX wieku. Nas interesuje jednak drobna na tym zdjęciu figura na ogrodzeniu, czyli Matka Boska. I co jest bardzo ciekawe, to że dzięki temu zdjęciu Wielkoszewskiego widzimy, że pierwotnie figura stała z głową skierowaną w dół, otulona płaszczem, a obecnie ta postać jest zupełnie inna. I pytanie, kiedy dokonano zmiany, dlaczego dokonano zmiany i kim byli twórcy obu tych realizacji. Próbowałam dotrzeć do tej starszej wersji i wydaje mi się, że odpowiedzią jest jedno z tych dwóch nazwisk, czyli albo Romuald Greulich, albo Ludomir Wąsowski, bo oboje pracowali przy kamieniarce w kościele. Raczej stawiałabym na Wąsowskiego, który robił bardziej delikatne elementy wymagające większego kunsztu, ale nie możemy też obrażać Romualda Greulicha, który pisze o sobie tak, o swoim zakładzie. Wykonywał figury, biusty, portrety, herby, ornamenty i skulpy z marmuru i kamienia oraz wszelkie roboty kamieniarskie, pomników, nagrobków itd. I to właśnie pokazuje, że w Łodzi jest taki rynek na rzeźbę, że z rzeźby raczej nikt nie wyżyje, tylko dokładamy, a to nagrobki, a to sztukaterie, a to właśnie jakieś drobniejsze kameralne formy do mieszkań. Więc czy jakaś, nie wiem, na przykład personalizacja właśnie w zakresie tworzenia czy wykuwania gdzieś herbu. Także dobry przykład tego, jak funkcjonowało to środowisko rzeźbiarskie w Łodzi końca XIX wieku. No i nie mogło nam zabraknąć jednej z najbardziej lubionych przez Państwa kamienic, czyli kamienicy pod Gutenbergiem. Piękny odlew, który przyjechał do nas z terenów współczesnych Niemiec. Niestety nie wiemy dokładnie skąd, prawie nic nie wiemy o tej rzeźbie, ani kto projektował, ani kto wykonał odlew. Wiemy tylko, że przyjechała. I jest tak naprawdę jedną z dwóch znanych mi rzeźb metalowych na fasadach w Łodzi. Drugą jest wspomniana już koń z lecznicy pod koniem.
Tu jeszcze są elementy metaloplastyczne w postaci tak zwanych smoków w ciąży. Jedna z uczestniczek wycieczek użyła kiedyś tej frazy i już do końca życia ze mną będą te smoki w ciąży. One są kopią, która została stworzona na bazie materiałów archiwalnych i umieszczona już współcześnie na elewacji, ale rzeczywiście po pocztówkach, po zdjęciach widać, że one się tutaj znajdowały i właśnie tak wyglądały z tymi charakterystycznymi halabardami. Warto wspomnieć też Bank Państwa, czyli właśnie jeden z tych budynków fundowanych przez Rosjan. I co jest bardzo ciekawe, że on został ukończony w 1907 roku. I to jest ten moment, to znaczy, że budowa zaczęła się podczas rewolucji 1905 roku. I tym samym Rosjanie dają sygnał, miasto jest zdestabilizowane, ale naszej potęgi nic nie ruszy. Będziemy wznosić Bank Państwa z całym właściwym mu przepychem w środku tego ognia. Więc już sam ten gest jest pomnikowy. Pokazuje grupę umieszczoną nad wejściem, czyli Hermesa łapiącego za skrzydła Fortunę, Nikę, jedną z tych dwóch bogiń. I co jest bardzo ciekawe, to to, że te rzeźby zostały wykonane przez zakład Urbanowskich. My kojarzymy zakład Urbanowskich głównie z sztuką sepulkralną, z na przykład nagrobkami na starym cmentarzu, ale nie, robili też dużo dla architektury, między innymi dla Heinzla i dla jego mauzoleum, na potrzeby jego mauzoleum i pałacu na Julianowie, do wielu innych budynków i właśnie między innymi do tego Banku Państwa, który oblicowany jest piaskowcem i właśnie ma takie akcenty rzeźbiarskie. Skoro powiedziałam słowo o mauzoleum Heinzla i to wypada też wspomnieć o kaplicy Scheiblera. Obie te budowle są niezwykle ciekawe pod względem architektonicznym, po prostu fenomenalne i naprawdę zachęcają do wycieczek. Na stary cmentarz w Łodzi się znajdują. Ta niesamowita koronkowa kaplica Scheiblera jest w całości, jeżeli chodzi o wieżę, wykonana z kamienia, więc wszystkie te elementy musiały być niezwykle precyzyjnie wykonane i spasowane tak, żeby do dzisiaj trwały. Tutaj widzimy też elementy na kaplicy Heinzla z tą charakterystyczną wysoką, owalną kopułą i właśnie elementy wykute w kamieniu przez Urbanowskich. Więc również tutaj mamy takie pole do poszukiwania rzeźb. Z jednej strony w wypadku kaplicy Scheiblera one są teraz zdjęte do konserwacji i te rzeźby były metalowe. Z drugiej strony w wypadku Heinzla były kute. Ale tak jak mówię, tutaj ta sztuka cmentarna jest jedną z takich kolebek, można by było przekornie powiedzieć, łódzkiej rzeźby. Prezentuję też zdjęcie z ulicy obecnej cmentarnej. Widzimy w tle Legionów i to jest ten obszar, w którym pracowali Urbanowscy, to jest właśnie ich zakład i widać, że umieszczono te figury na postumentach tak, żeby było je widać przez płot, no bo to jest reklama, więc nic dziwnego. Ale właśnie zawsze ten pomysł genialny w swojej prostocie mnie jakoś szczególnie bawi. No i wchodząc już w XX wiek, warto powiedzieć o kamienicy pod Góralem, czyli 1911 rok i to jest rzeźba, którą znowu mamy przypisaną. Wiem, że zrobił ją Władysław Czapliński, on nam powróci w prezentacji. Wyjątkowa rzeźba, ponieważ polichromowana. My jesteśmy przyzwyczajeni raczej do pozostawiania rzeźb w takim kolorze scalonym z całą elewacją, więc malowania ich zwykle w jakiejś takiej palecie beży czy takich odcieni piaskowych. Tutaj góral na bogato. Na bogato, ponieważ Starewicz, właściciel tej kamienicy, bardzo kochał góry i po prostu po kolejnej wyprawie w Tatry zażyczył sobie takiej, podczas budowy swojej kamienicy, zażyczył sobie takiego sztafaru góralskiego. Stąd właśnie ta figura i wiele innych ornamentów, które tworzą ten właśnie taki zakopiański styl w Łodzi.
No ale wędrujemy po tych elewacjach, a jesteśmy daleko od przestrzeni publicznej. A to może właśnie w parterach miasta należy szukać tych rzeźb plenerowych. Więc rzeźby architektoniczne sobie w tym momencie zamkniemy, bo myślę, że wszystkie najciekawsze Państwu pokazałam. No i przyjrzyjmy się temu, co mamy. Mamy na przykład pierwszą wystawę przemysłową w Parku Helenowskim w 1995 roku. No i tutaj mogą się Państwo zacząć ze mną kłócić, że jak patrzymy na te lwy, no to to już jest rzeźba plenerowa. No niby tak, ale dla mnie to jest raczej konfekcja rzeźbiarska. To znaczy te lwy były stworzone na wystawę, domyślam się, że ze zwykłego gipsu, może patynowanego, ale one nie miały przetrwać. To taki po prostu, no wiedzą Państwo, no lew na podjazd, no budujemy sobie rezydencję, to walniemy sobie po lwie, żeby to dobrze wyglądało, a tu robimy targi, to też sobie po takim lwie walniemy, żeby było godnie. Za to dla mnie to jest zbyt konwencjonalna i powtarzalna forma i też okazja, znaczy to są rzeźby tymczasowe i dla mnie troszkę jest to za mało ambitne, jak na pierwszą łódzką rzeźbę plenerową, ale można się ze mną kłócić. Gdy mówimy o tym Parku Helenowskim, to warto pamiętać, że tutaj tych akcentów z kręgu rzeźby było więcej. Rzeźby i małej architektury, bo mamy tutaj między innymi te charakterystyczne, tę charakterystyczną grotę z sztucznego tufu. I mamy też, jak co widać w górnym lewym rogu pocztówki, sporą ilość fontan. Widać tutaj akurat jedną, ale było ich więcej. Była fontanna z łabędziami i taka, która uchowała się odrobinę dłużej z żabami. No i znowu, czy my możemy traktować te fontanny jako przykład rzeźby plenerowej? Czy ta żaba jest rzeźbą plenerową? Ja mówię, że to jest dla mnie mała architektura i no niekoniecznie. Znowu, nie o to mi chodzi. Jeżeli chodzi o Helenów, to zachowała się dosyć skromna ikonografia dla takiej rzeźby, no właśnie anioła czy Nike, która stała na linii groty. I bardzo podobną realizację, by nie powiedzieć, że identyczną, można też znaleźć na zdjęciu z takiej domu ochrony czy opieki osób potrzebujących na ulicy Narutowicza. Więc znowu domyślałam się, że to jest jakaś konfekcja, którą po prostu odlewano dla kolejnych kupujących. W 1992 roku miała miejsce wystawa ogrodnicza w Parku Źródliska. I tutaj, no właśnie, czy są rozwiązania z kręgu rzeźby? I tak, i nie. Myślałam, że fajnie będzie Państwu pokazać tą wieżę Poznańskiego, wykonaną z drzewek laurowych, która miała jeszcze na szczycie taką elektryczną latarnię, więc po prostu szok technologiczny w Łodzi. Ona miała ewokować jakieś skojarzenia, myślę, że z wieżą Eiffla w takich naszych lokalnych warunkach. No i jak gdyby, czy to jest znowu rzeźba plenerowa? No niekoniecznie. Znowu raczej element małej architektury. Też tymczasowej, więc dla porządku pokazuję. Zachowało się sporo zdjęć z tej wystawy, więc możemy zobaczyć różnego typu zegary kwiatowe, jakieś drobne elementy dekoracyjne w trawniczkach, jakieś tam figury czy zwierząt, czy krasnali, ale nadal nie dość by nazwać to rzeźbą. Można się zastanawiać, czy sytuacja wyglądała lepiej w przestrzeni parków fabrykanckich, czyli parków prywatnych przynależących do rezydencji. Tutaj też zwracam Państwa uwagę, że jest rzeźba architektoniczna, która do dzisiaj się zachowała. Para chłopców z rogami obfitości na balkonie rezydencji wychodzącym na ogród. I to dzisiaj mogą sobie Państwo tych chłopców na miejscu odnaleźć. Nie można tego powiedzieć o fontannie, bardzo jak Państwo widzą rozbudowanej, wielopiętrowej z postacią jakiejś nimfy morskiej czy bogini morskiej na szczycie z atlasami na tym środkowym poziomie. I jak dobrze się przyjrzymy, to po prawej stronie od fontanny przed krzakiem na pierwszym planie daleko, daleko w tle mamy sylwetę jednej z rzeźb na postumencie i drugą
zaraz na prawo od prawego chłopca. Więc mamy jeszcze dwie rzeźby w ogrodzie. Domyślamy się, że było ich więcej. I śladem po nich może być rzeźba stojąca obecnie na kampusie Politechniki Łódzkiej w okolicach Wydziału Włókiennictwa. I no właśnie, to jest bardzo ładna, taka klasyczna, jeżeli chodzi o stylistykę, rzeźba, która w ogóle nikt nie pamięta, skąd się wzięła, nie licząc tego, że była tutaj od zawsze. Od zawsze, czyli od późnych lat 40., późnych lat 40. I wydaje się, że historia była taka, że w chwili, gdy władze Politechniki na początku zmieściły się właśnie tutaj na terenie dawnego Imperium Szajblarskiego, no to kiedy rektorat się przeprowadzał, to zabrał też sobie na pamiątkę rzeźbę, bo się spodobała. Jak mi się wydaje, że taka była historia, bo na pewno nie było to coś zamówionego na potrzeby uczelni. Przynajmniej sądząc po formie rzeźby, po jej stanie, ona jest starsza i ma jakąś inną proweniencję. Poza tym, gdyby zamówiła ją Politechnika, to jakieś ślady w dokumentach prawdopodobnie by się znalazły. Także póki co jest taka hipoteza, że ta właśnie jedna z rzeźb z ogrodu Scheiblera jest obecnie na kampusie Politechniki Łódzkiej. Warto też pamiętać, że mamy taki rzadki przykład, czyli gobelin przedstawiający scenę z ogrodów willi letniskowej Kindermanów na Rudzie. I tutaj mamy znowu sztuczną grotę, stalagmity, stalaktyty, ale warto zwrócić uwagę właśnie na różnego typu postaci, które mogą nam umknąć przy pierwszym oglądzie. Ta jaśniejsza plama na górze to jest czarownica, która trzyma w rękach muszlę, z której spływa woda do kolejnej muszli. Obok, tak pomiędzy jedną niecką a drugą, skrajnie po lewej stronie mamy postać jakiegoś jaszczura, czy warana, czy jakiegoś zgoła dinozaura wspinającego się na ściany groty, a na samym dole w trawie stoją krasnale w kolorowych czapkach. Więc jak Państwo widzą, krasnal ogrodowy nie jest wynalazkiem współczesnym. On sobie świetnie radził już na przełomie XIX i XX wieku. No i tak naprawdę można by było poszukać, gdzie jeszcze te rzeźby mogły zaistnieć w Łodzi. To jest temat, który czeka na zbadanie. Ja pomyślałam sobie, że może przestrzeń fabryk, a naprowadziły mnie na to winiety fabryczne. Proszę, znaczy, oczywiście problem z winietami jest taki, że to jest materiał reklamowy. Więc my nie wiemy do końca, czy naprawdę tak wyglądało. Często jest tak, że fabrykanci kazali rysować budynki, których nie było, albo które były w budowie, albo hale, które miały tam, nie wiem, 10 metrów szerokości, nagle miały 2 razy po 10, 3 razy po 10. Więc do tej winiet trzeba podchodzić dosyć sceptycznie. Nie zmienia to jednak faktu, że widzimy tutaj fontannę w otoczeniu zieleni, i to jest daleko od rezydencji. To przylega do budynków, dwóch budynków fabrycznych. I gdyby to była jedna winieta, to bym powiedziała, ok, po prostu taki mieli pomysł. Ale patrzymy na kolejną i znowu rezydencja jest w tle, a pomiędzy budynkami fabrycznymi znowu jest zieleniec, znowu jest fontanna. Także domyślam się, że tutaj też byśmy znaleźli raczej taką konfekcję rzeźbiarską, czyli właśnie jakieś gipsowe posągi mus, czy aniołów, czy jakieś właśnie krasnali. Zachowały się też opisy wyposażenia parku właśnie tego mikołajewskiego, świętokrzyskiego, czyli obecnego Sienkiewicza, że były tam porcelanowe, czy też ceramiczne sarny, tabliczki na drzewach z nazwami gatunku. Potem pojawił się jeszcze zegar słoneczny, więc widać, że życie tam kwitło, ale jeżeli chodzi o taką prawdziwą, pełnokrwistą, plenerową rzeźbę, no to jeszcze nie teraz. Więc dobrze byłoby dojść do takiego momentu, kiedy ta rzeźba w końcu się pojawia, bo to jest temat mojego wystąpienia. I tadam, pomnik pracy. Rzeźba stworzona na potrzeby wystawy rzemieślniczej w 1912 roku. Autorem jest Władysław Czapliński, czyli ten od górala na kamienicy przy Piotrkowskiej 292. I tutaj widzimy właśnie pocztówkę i zbliżenie z niej
na postać. Postać, która znajdę... przepraszam, po kolei. Z samej wystawy, ja bardzo Państwa zachęcam, jest film na YouTubie. Wystarczy wpisać wystawa 1912 Łódź. I niestety nie widać tam samej tej rzeźby, ale widać mnóstwo innych ciekawych ujęć z naszego miasta. Jeden z najstarszych filmów w naszej historii, więc myślę, że lektura obowiązkowa dla wszystkich miłośników Łodzi. I ta sama postać powraca nam na winiecie papieru firmowego zakładu Czaplińskiego, więc widać, że był dumny z tej realizacji i że chciał się nią chwalić. I tutaj też właśnie ta chwacka postać robotnika ze stopą na kowadle, z tym odstawionym młotem, bardzo fajnie to wygląda. Sam dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Łodzi i opisuje perturbacje związane z konserwacją rzeźby wykonanej z gipsu patynowanego. No i właśnie Czapliński stara się przekonać, że lepiej byłoby tę formę zastąpić czymś trwalszym, co nie sypałoby się tak łatwo jak gips patynowany, bo kolejne remonty w sumie na koniec będą droższe niż wydanie raz na jakąś lepszą rzeźbę, lepszą oczywiście od strony materiałowej. I wydaje się, że magistrat posłuchał, ale z przekorą, bo druga rzeźba, proszę zauważyć, że to jest inna postać. Ona jest dużo bardziej statyczna, ona ma stopy na równym poziomie, niby opiera się na tym młocie, ale bardziej mam wrażenie, że trzyma go, żeby nie upadł. Ma rękę na kole zębatym, a nie na nieopartą o biodro. Więc zmiany są i ja nie wierzę, że to jest praca tego samego Czaplińskiego. Domyślam się, że po prostu miasto mogło po złości albo z jakichś innych przyczyn zlecić po prostu komu innemu wykonanie tej pracy. Te wersje potwierdza też wnuk Czaplińskiego, czyli Andrzej Czapliński, prawnuk, który do dzisiaj żyje w Łodzi i zresztą też jest między innymi rzeźbiarzem. No i właśnie jest taki bonus ludwisarski, bo nie można mówić o łódzkiej rzeźbie i nie powiedzieć o łódzkim dzwonie. To jest bardzo fajny fragment naszego dziedzictwa, który powstał właśnie w 1911 roku i upamiętnia rozmaite grupy zawodowe z Łodzi. Został zamontowany w łódzkiej katedrze, najpierw na takim stelażu na rogu placu, ponieważ był problem z zniesieniem wieży kościoła. Ona cały czas jakoś się sypała, cały czas nie byli w stanie dobrze wyliczyć i samej konstrukcji, więc dopiero Józef Kaban w 27 roku przyszedł z pomocą i stworzył właśnie taki projekt, który nie dosyć, że dał się wybudować, to jeszcze utrzymał ten dzwon w środku. I sam dzwon został stworzony przez Władysława Wagnera, tego odlewnika, którego wspomniałam przy częstochowskim pomniku cara. Przy udziale Bejma i dodatkowego odlewnika, czyli Kwiatkowskiego, Wagner długo jeździł po Europie, katalogując rozmaite dzwony, dzieląc je na typy, szukając inspiracji dla tego łódzkiego Zygmunta. I no właśnie, to co jest dla mnie najciekawsze, to to, że oprócz rozmaitych inskrypcji, to pojawiają się tutaj też godła rozmaitych cechów rzemieślniczych. I w ogóle łódzka katedra była tworzona trochę dlatego, żeby upamiętnić różne grupy zawodowe. Oczywiście ja przekręcam teraz chronologię, to znaczy nie tyle była tworzona po to, by upamiętnić robotników, ale czy rzemieślników, ale rzeczywiście było to bardzo istotną warstwą symboliczną wprowadzoną w tę przestrzeń sakralną. Na przykład to, że cech kelnerów ufundował żyrandole, że hodowcy trzody chlewnej ufundowali ołtarz w prawej części, ołtarz boczny, czy oficjaliści, czy pracownicy Geiera ufundowali po drugiej stronie w lewy ołtarz boczny. Środkowy akurat ufundował baron Hohenfeld, więc tutaj było na bogato, ale warto pamiętać, że właśnie ten dzwon miał być takim wyrazem dumy z tej rzemieślniczej Łodzi.
I są tak naprawdę takie koleje jego losu, że odlano go i powstał w 1911 roku. W 27 zawisł na wieży, w 39 zniszczyli go Niemcy. Po drodze mieliśmy jeszcze I wojnę światową i Niemcy też chcieli go zdjąć i przytopić. Ale podniosło się larum i generalnie Niemcy, którzy podczas I wojny światowej jeszcze zachowywali się jakoś w Łodzi, zgodzili się na to, że jeżeli zbierze się taka sama ilość metali jak waga dzwonu, to odstąpią od przetopienia. I rzeczywiście tak było. Ludzie przynosili garnki, klamki od ogień, jakieś uchwyty, szyldy. I cała ta niesamowita masa przedmiotów złożyła się właśnie na wykupne. I dzięki temu Zygmunt przetrwał. W 1939 roku niestety został zdemontowany i wywieziony. Jego dalsze losy są nieznane, no ale zapewne raczej nie ocalał. Co ciekawe, ten dzwon przywrócono miastu, ale nie w oryginalnym kształcie, tylko w nowym, za który odpowiadają Krystyna i Bogusław Solscy. I to już jest dzwon, niestety nie zdecydowano się na wierną kopię i on jest już taki czysto sakralny, czyli tam odsyła do świętej Faustyny, jest upleciony różańcem, już w ogóle nie ma tego takiego rzemieślniczego charakteru. Jak dla mnie trochę szkoda. Oczywiście warto też wspomnieć, że sam ten pierwotny dzwon, no też nie był tylko poświęcony rzemieślnikom, że tam też znalazła się postać Matki Boskiej, czy został wspomniany patron kościoła, były oczywiście herby Łodzi, no ale też właśnie te wszystkie godła, które mogą sobie Państwo tutaj na slajdzie przeczytać, więc już nie torturuję czytaniem prezentacji. I myślę, że to jest dobry moment, żeby zrobić sobie taką małą przerwę, przeczytać na spokojnie wszystkich rzemieślników, którzy złożyli się w sumie 32 grupy zawodowe na służenie tego dzwonu i zrobienie takiej pauzy tutaj właśnie na dzwonie, dlatego że przed nami jest fascynujący etap międzywojnia i od międzywojnia zaczniemy sobie drugą część naszego wykładu, którą skończymy w 1993 roku. A dlaczego w 1993? O tym w następnej części. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.